Halo, halo, witajcie bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym materiale z Odyssey modyfikacji do gry Gothic 2. No, skruka, tak się prezentuje moja postać, tak wyglądają zadania, a tak ostatnio zdobyty ekwipunek. Jak widzicie, trochę tutaj poekspiłem, wpadło mi trochę doświadczenia, wpadło mi dużo itemów, no i też ruszamy do tej siedziby, w której ostatnio walczyliśmy z ogrami, bo w sumie why not. Tylko że tutaj odkryłem, że jest taki zaułek, gdzie jest bardzo dużo fajnych fantów. Proszę bardzo, polna jagoda. Króliki w ogóle są tutaj, nie wiem czy widzieliście czy nie, proszę bardzo, bryła rodu, strach i mamy jeszcze eliksir ducha, bonus do many, gdzie mamy już jej 85, no ale nigdy za dużo, wypijmy jeszcze więcej, 90, proszę bardzo, proszę, tutaj królika, jeden królik, drugi, żadne doświadczenie, no ale... Takie króliki chyba są w takich trudno dostępnych miejscach w ogóle. Mamy z nich surowe mięso. Szkoda, że nie mamy na przykład skóry z królika. To by się przydało. To jest załatwione. Natomiast jeszcze tutaj można pójść kawałek dalej i znaleźć jeszcze kilka roślin. Czemu ja wam to pokazuję? Powiedzieliście, stary, nic ciekawego. Korzenie lecznicze wyglądają jak w Gothic 3. Natomiast może i nic ciekawego. Proszę bardzo, ziele lecznicze jeszcze tutaj wpadło. Jeszcze ziele lecznicze, jeszcze. Może nic ciekawego, ale dla mnie to jest zawsze coś więcej do pokazania. Jakieś takie zakamarki, gdzie w normalnej eksploracji można je po prostu pominąć. Dobra, moment, gdzie ja tutaj jestem? Już tutaj i wracamy. Z racji, że to nie będzie wcale takie proste, ej. O, super, wyszedłem z tego drzewa. Wcale nie będzie takie proste tutaj pozbyć się tych ogrów. No to stwierdziłem, że chociaż na początek odcinka będzie coś przyjemnego, miłego i takiego, co po prostu sprawi mi frajdę zdobywanie przedmiotów. A zdobywanie przedmiotów, które dodają stały bonus do statystyk, zawsze jest przyjemne. Zawsze. Dobra, tutaj moi drodzy, docieramy do tego miejsca, gdzie no cóż, lekko i przyjemnie to było dopiero. Albo już było, a teraz będzie hardcore. Natomiast co zrobić? No, tam widzę ogra. Ogr to gorzej, bo... Gobliny same? Luz. I tam widzę jeszcze kogoś na górze. No chodź, chodźcie. A, tutaj leży kolega. No, cóż. Leży to leży. Gobliny to nie stanowią żadnego zagrożenia. Jak wchodzi, jak złoto, nie? Ty, proszę pana, co pan tu robi? Mięsny grzyb, jakieś tutaj rośliny, zgarniamy tutaj wszystko. Dookoła się przejdziemy. Tam widzę statek piratów jakiś już, proszę bardzo. Tu jest jeszcze korzeń. Tu jest jeszcze jakieś zejście podziemne. No ale to może zejdziemy trochę później, nie od razu. Spróbujmy tego ogra załatwić. No, kto nie jak my, nie? Kto nie jak my? Dobra, tylko zapiszmy grę i spróbujemy go klasycznie. Spróbuję z nim pojedynek po prostu stoczyć. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Cześć, stary. Jak mu weszło, ale to jest do zrobienia. Moi drodzy, idziemy na drugą rundę. Tak jest! Ale siadło, wow! Jest tu łóżko? Nie ma, dobra, no to pijemy miksturkę. Mamy ich trochę jakoś, nie wiem, 200, 140 i teraz seteczkę. Dziękuję bardzo. Pięknie, wypite.
Zapas strzał, smoła. Głupi. O, księga mędrców. Głupi nie jestem. To może ją tak. Sprawdźmy, co to za księga. Punkty nauki plus 2. Prostoż od razu. Rozumiem. 32. Ej, jak nam tak dobrze idzie. Tutaj zdobywamy punkty nauki. Tutaj jesteśmy w stanie ogra pokonać. Tamten jakoś się nami nie przejmuje. Piła, zdobywamy. Stół pisarski. Oj, nie to chciałem. Pulpit, o. Czytaj. Rozumiem. Ta jest. Plus 3 wiedza magiczna i doświadczenie. To jest coś, co lubię bardzo. Rozumiem. Piękna sprawa, piękna sprawa. Fajka wodna to mnie mało interesuje. Tu coś jest? Ładne to takie, ale tutaj nic nie mogę wyciągnąć. Kuchnia, stoły. Lecimy. Tam fajnie, że tu książkę się udało zdobyć. To sztos. On ma... Tutaj jeszcze wszystko zgarniemy. Czy coś bonusowego wpadło? Nie. Zapiszmy, bo nie widzę innej opcji. Podejdziemy do niego. Spencer. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Spencer. Król oceanu i władca wszystkich goblinów. Ale możesz zwracać się do mnie, admirale. Co proszę? Władca goblinów. Tak jest. Władca goblinów i ogrów, których tu spotkałeś. A ty ich zabiłeś. Chwileczkę. Twoi ochroniarze sami mnie zaatakowali i byłem zmuszony się bronić. Nie chciałem. Nie rozmawiajmy już o tym. Być może dam ci szansę naprawienia twojej zbrodni. O dobrze. Wyglądasz jak pirat. Nie tylko wyglądam, ale jestem jednym z nich. A raczej byłem jednym z nich. Jesteś jednym z członków załogi pirackiego statku, który teraz stoi na kotwicy. Tak, niegdyś należałem do nich. A teraz już nie. Nie. Miałem swoje powody. A teraz przestań zadawać mi głupie pytania. Możesz mi chociaż powiedzieć, do kogo należy ten statek? Nie. To nie twoja sprawa. I coś ci poradzę. Nawet nie próbuj iść do obozu piratów. Oni szybko z tobą się rozprawią. Nazywasz siebie władcą wszystkich goblinów. Czyżbyś chciał powiedzieć, że są ci posłuszni? O. Tak właśnie jest. I szkolisz ich w pirackim rzemiośle, a potem wysyłasz na grabieże. Tak. Z ich pomocą staje się najbogatszym piratem na morzach Myrtany, hahaha. Cwaniaku, niesamowite. Jak tego dokonałeś? No cóż, gobliny są dość inteligentne i jeśli pojmiesz, jak nimi pokierować, cała reszta to łatwizna. A jak to robisz? Za pomocą magii. Pewne specjalne zaklęcie pozwala mi podporządkowywać sobie gobliny. Nawet moje ogry ochroniarze ulegają jego wpływowi. O! Jak to? Ogry? Znasz się na magii. Może i mnie nauczysz tego zaklęcia. Zapomnij. Nikomu nie wyjawień tego sekretu. Nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. W jaki sposób zwykły pirat posiadał magię? Posiadł. Chłopcze, chyba. Zaczynasz działać mi na nerwy. Ale niech będzie. Nie przeginajmy. Kiedyś pomogłem pewnemu magowi w nieszczęściu. I za to nauczył mnie kilku zaklęć. Trudno w to uwierzyć. Cóż takiego zrobiłeś dla tego maga, że wyjawił ci sekrety magii? Zadajesz zbyt wiele pytań. To mi się nie podoba. Jak uważasz? Jako wojownik króla, właściwie powinienem pociągnąć cię do odpowiedzialności, gdyż wysyłasz gobliny na grabieże. I co dalej? Zamierzasz mnie zaatakować, czy co? Nie wiem. Tak, zasługujesz na to, ale coś mnie powstrzymuje. Odpowiedz na moje pytania, a potem zobaczymy. Dobrze. Co chcesz wiedzieć? Dlaczego tu jesteś? Czekam. Na kogo? Na tego, kto pomoże mi odprawić pradawny rytuał. Pradawny rytuał. W jakim celu? Aby znaleźć skarb kapitana piratów, który powinien być tu gdzieś pochowany. O. Może właśnie jesteś tym człowiekiem, który by mi pomógł. Wyglądasz na dość silnego chłopaka. Nie chwaląc się tak. Jeśli mi pomożesz, podzielę się z tobą częścią skarbu. Co na to powiesz? Jaki jest cel tego rytuału?
rytuał pozwoli mi skontaktować się z duchem tego kapitana. Jeśli to zadziała, kapitan powie mi, gdzie ukrył swój skarb. Brzmi zwariowanie. Jesteś pewien, że to zadziała? Tak, jestem tego pewny. To jak, pomożesz, czy nie? Dlaczego by nie? Co mam zrobić? Potrzebuję kilku rzeczy, a ty musisz je dla mnie zdobyć. Pewnie mam wszystko. Jakie składniki mam ci przynieść? Sporo. Najpierw potrzebuję magicznego kostura do przywoływania. Świetnie. A gdzie można zdobyć taki drobiazg? Niedaleko obozu piratów jest kanion. Na jego końcu jest świątynia pradawnego ludu. Dużo tego będzie latania. Gdzieś tam powinien być. Skąd to wiesz? Znalazłem kostur, kiedy badałem świątynię. Ale teraz już nie pamiętam, gdzie właściwie był. A dlaczego wtedy go nie wziąłeś? Nie naprzykrzaj się teraz takimi pytaniami. Nie wiem dlaczego. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, jak ważna będzie ta rzecz. Dobrze. Co jeszcze potrzebujesz? Czaszkę błotnego ożywieńca. Co? Czaszkę błotnego ożywieńca. Nie mam na czaszek, jak to po zdobyć? Co ci to? Jeśli chcę pogadać z martwym kapitanem, to musi jakoś mówić. Ale jak zdobyć czaszkę? I rytuał zaleca, iż do tego potrzebna czaszka błotnego ożywieńca. Nie potrafię czaszek. Chwileczkę, bo czegoś nie zrozumiałem. Chcesz powiedzieć, że ta czaszka będzie mówić? Kurde, lipa. Tak? Coś zabiję w tym stylu. Krótko mówiąc, zdobądź mi tę rzecz. Chyba widziałem jedną tu, na bagnie. Serio? Oby. Czaszka powinna być gdzieś w pobliżu jaskini goblina. Ponadto potrzebne mi serce ognistego golema. Jaskinia goblina? Żartujesz sobie. Gdzie tu ci znajdę ognistego golema? Jednego pokonałem. Jeśli pójdziesz drogą do wioski rybackiej, przed zejściem na plażę znajdziesz jaskinię z lawą. A, też musimy odwiedzić. Tam znajdziesz kilka tych stworzeń. Ale bądź uważny, bo jaskinia jest gęsto zakryta krzakami, więc możesz ją przegapić. No dobrze. To wszystko. Nie. Brakuje najważniejszego. Potrzeba mi osobistej rzeczy zmarłego. Gdzie to znajdę? Świetnie. Gdzie mam to znaleźć? To bardzo proste. Statek kapitana, lub to, co z niego zostało, możesz znaleźć na bagnie. To ruszamy na statek. Popatrz w kajucie kapitana. Tam z pewnością coś znajdziesz. Mam pytanie. Ten rytuał. Skąd o nim wiesz? W jednej z pradawnych świątyń znalazłem starą kamienną tabliczkę. Ponieważ domyślałem się, że może mnie doprowadzić do skarbu, znalazłem tego, kto mi ją przetłumaczył. I tak dowiedziałem się o rytuale. Rozumiem. Ale jeszcze tego nie wypróbowałeś. Tyle składników jeszcze potrzeba, nie. To nie tak prosto wcale. I jesteś pewien, że to zadziała? Tak, zadziała. Możesz w to nie wątpić. Dobra, o co? Serce ognistego mam. O. Teleport do siedliska goblinów. Notatka złoto. Notatka. Ostatnia wiadomość. A ponieważ teraz zagrażają nam hordy goblinów uzbrojonych po zęby, nie mamy innego wyjścia, jak tylko puścić naszą wioskę i skierować się do Myrtany. Hadanos nas chroni w tej morskiej wyprawie. Torben, przywódca wolnych myśliwych. Okej. Okay. To wszystko wiem. Notatka. Zapas strzał. Tutaj coś. Pełnia życia, pełnia many. Jabłko, szynka. Dobra, wszystko mamy, co chcielibyśmy. Hoppa, tak jest. Dobra, sprawdźmy jeszcze. Pełnia życia, pełnia many. Smoła. No to moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak zejść na... A, w sumie. Mieliśmy sprawdzić, co jest tam. Dobrze by było zapisać. Znaczy, nic się nie pojawia jakoby groźnego, nie? Nie widzę. A, proszę bardzo, winiarnia. Beczka wina. Skrzynia z prowiantem. Eliksir leczniczy, czyli tutaj proszę bardzo. Druidzi czy tam myśliwi, ja sobie wino pędzili. No proszę ja was, proszę ja was. Dobra, to co chciałbym zrobić, no to zejść na bagno oczywiście, no bo jak inaczej. Więc krótkie cięcie i widzimy się już na dole. No i moi drodzy, proszę bardzo, jestem na bagnie. Czaszkę, nie wiem gdzie jest czaszka, bo w sumie powiem szczerze, wyczyściłem praktycznie całe bagno. To jest, zostawiłem sobie jednego z tych paskudnych, oczywiście, chodź tutaj, zębaczy bagiennych. Czemu go zostawiłem? No może wam pokazać, że to jest naprawdę easy pokonywanie. Nic tutaj się nie dzieje. Gdzie jest czaszka? Oj, będzie ciężko. Natomiast to, co możemy zrobić, no to jeszcze ten statek
piracki rozwalić. Tutaj w sumie mam cały czas tego lokatora, to on będzie pomagał, naprawdę będzie mocno pomagał. Możemy ten statek piracki rozwalić. Czy będzie łatwo? Szczerze wątpię. No ale co zrobić? Trzeba pokonywać tych przeciwników, więc musimy to uskutecznić. Dobra, zapiszę grę, oczywiście też tutaj wyciągnę miecz. Chodźmy, moi drodzy. Oczywiście tutaj, proszę bardzo, widzę te statki, którymi tutaj dotarły właściwie gobliny. Tutaj widzę, że jest cały statek piracki. Ale jak tu się do nich dostać? Wow! Dobra, może mocno nie biją, ale kurde. Ale i ochrony mają. Dobra. Dobra, ciśniemy go. Moment, gdzie my mamy tą 140 i seteczka. Chodź tu, stary. Chodź, bo tu strasznie ciężko ciebie. O Jezu, tutaj też masz full. Opór, znaczy się. Dobra, tutaj możemy się tak cisnąć. Ty. Dobra. Jedziemy z tematem. Kurde, taki nawet odporny. Dobra, no nieźle. Stary Cordelas, no to nie jest najlepsza broń, ale... Kurde, ile ja muszę tu jeszcze nacisnąć, żeby go pokonać. Dobra. Dobra, panowie, może z tamtej strony byście wyskakiwali, by było przyjemniej. Jeden pirat, no, stwierdził, że chyba to nie dla niego i umarł. Ja też muszę jakoś się tam na ten statek dostać, nie? Niby jak? Kurde, no. To nie wcale takie proste będzie.
fakt, że jeszcze nie zadaje jakoś dużo obrażeń, sprawia, że no to jest problematyczne wyzwanie, ale idzie, jakoś idzie. Może drufy jakoś, jak tutaj dojść? Dużo ich. Da się tutaj? Nie ma wejścia. Skakać, panowie! Czy to jest może wejście? No jak tu się dostać? Kurde, to jest... bardzo trudne. Ja bym chciał nawet do was wleść. O, może tu? Może tędy? Nie. Tędy też nie. Ciemno się robi, a wejść nie mogę. Jak tam wskoczyć? Dobra, moi drodzy, no ale noc się robi, ciężko będzie wskoczyć. Sprawdźmy jeszcze z pochodnią może, o. Czy tutaj na bagnie gdzieś nie ma tej czaszki? A jak nie, no to po prostu to co zrobimy, no to nie pozostaje nam nic innego. Tutaj jeszcze była taka jedna rzecz, którą chciałem pokazać wam, bo też jest ciemno. Niesamowicie, a potem z tymi jakimiś piratami jeszcze jakoś sobie poradzę. Tu było jeszcze coś takiego jak stado krytoszczurów. Krytoszczury to tam rybka, nie? Sobie kilka zostawiłem, żeby z wami powalczyć. Ważniejsze, że czego oni pilnują. Ta jest. Te. Oczywiście, dziękuję bardzo. Kretoszczury i proszę bardzo, zniszczenie ożywieńca. Eliksir ducha, proszę bardzo. To jest kolejny do many, dzięki czemu mamy jeszcze więcej. Tutaj nic więcej nie zauważyłem, natomiast to co mogę, to z wami się spotkać rano, więc zróbmy to, że chodźmy się przyśpimy po prostu w osadzie rybackiej, bo tam jest chyba najbliżej tutaj do siedliska goblinów, spoko, spoko, ale daleko. Dobra, tutaj może coś jest. Straszna ciemnica, Simon. No jest i łóżko, proszę bardzo. Śpimy do świtu, tak jest. O świcie już jest dużo lepiej. Coś jeszcze tutaj jest. I płyniemy, hopsi, hopsa. Krótkie cięcie, widzimy się na miejscu. No i moi drodzy, proszę bardzo, znowu jestem na bagnie. Jest godzina poranna i ja już wiem jak się tam dostać. Co wcale nie jest takie trudne, więc fajnie. To co chciałem zrobić, to widzicie? Tu jest jakaś bestyjka. No i w sumie to jest rytuał, proszę bardzo, w ogóle. Nie wiem co czyni go takim pewnym. Piracki wrak. W kajucie kapitana, no spoko. Serce ognistego, to ja już wiem. Czaszka. Blisko osady goblinów, ciekawe. Magiczny kostur, obóz piratów i admirał. No dobra, spróbujmy to ogarnąć. Ale przede wszystkim chodźmy tutaj, bo... bo w sumie wam nie pokazałem, gdzie ten jest. Pierwszej szybkości. W notacy, którą znalazłem w wiosce rybackiej na Korinis, Berengar wspomina, że chce się udać na bagna, które znajduje się w pobliżu starego obozu gońców leśnych. W okolicy wraku piratów ma znajduje się mała jaskinia, do której można dotrzeć od strony morza. No właśnie, i ta jaskinia mnie interesuje. I chyba tutaj coś jest. Z tamtej strony nie można było tej wleść. Może tędy się uda. O, właśnie. Tu coś widzę. Harpież dżungli.
A jest! Ale mi życia zabrała. Skubana. Sporo, sporo. Dwie setki będą ok. Raz i dwa. Super sprawa. Tych mikstur trochę nazbierałem. Proszę bardzo, zardzewiały miecz pochodnia i tutaj mamy stary kufer. A nie znam kodu. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. 100 sztuk złota i pierścień szybkości. Przeczytajmy ostatnią notatkę, jaką znaleźliśmy. Pierścień szybkości. Fajnie, że zadanie udało nam się wykonać. Kto wie, co się może wydarzyć. Opiszę, jak można wykonać pierścień. Weź bryłkę rudy, bryłkę srebra i zębate ziele. Połącz z rozrzeżoną stalą i uformuj z tego pierścień. Teraz odczekaj, aż to stygnie, masz gotowe. Gdy tylko nałoży się pierścień na palce, to z szybkością błyskawicy zaprowadzi cię tam, gdzie się chce. Odtąd rośliny mikstury są zbędne. Berengar. Pierścień. No chyba jeszcze trzeba wykonać będzie ten pierścień. Niestety nic już więcej nie dowiem się, co się stało z Berengarem. Zdaje się, że on to już nie wróci, albo stał się szkieletem w jaskini. Jego aluzja, kto wie, co się może wydarzyć, pozwala przynajmniej wywnioskować to, że on obawiał się jakiegoś zagrożenia. Ale tego chyba już się nie dowiem. Jednakże zapisał w notatce, jak wykonać pierścień szybkości. Teraz muszę nauczyć się złotnictwa i znaleźć warsztat. Okej, czyli żeby to wykonać do końca, to muszę znaleźć warsztat, moi drodzy. I co trudniejsze, nauczyć się złotnictwa. No nie będzie proste, nie będzie proste, ale jak to się mówi, bez pracy nie ma kołaczy, nie? Dobra, statek. Łatwo już było, z tego co wiem. Patrzcie, moi drodzy, tutaj można wpłynąć, widzicie tą dziurę? To jest ten wrak. Ostała się ino dziura. Dobra, poczekajcie. Niedobrze. Kurde, to nie będzie prosto wcale. Chodźcie. Dobra, jednego mniej. Potem po niego można wrócić. Ważne, żeby tutaj resztę sprowadzić. Ej, bo co jest z tym? Okej, dobra. Zapisać trzeba i się schować za jakimiś workami. Kurde, oni sami w sobie nie biją mocno. Wow! Dobra. Chłopaki sobie pójdą. Ja zdążę w tym czasie wypić miksturkę może. Kurde no. To jest dobra miejscówka, żeby ich tutaj cisnąć. Nawet dobra. To nie jest głupie.
No panowie, trzeba spadać. Trochę to trwa. Mikstura. Dobra. No tu nie jest głupio ich z rumcajsa trochę zaatakować. Dobra. Save. Dobra, ciśnię kapitana, ciśnię kapitana. Ten nie mało obrażeń zadaje. Kapitan sporo by pewnie sporo nie zadawał. Ale się przyblokował. Dobra, jedziemy z nim. Chodź stary. Tak jest, ciśniem. I z powrotem do wody. Opa. Ej. Roland, pływaj, pływaj, pływaj. Dobra, zanim wrócą, to tego jednego pokonam. Pięknie idzie, pięknie. Dobra, stary, poczekaj. Kolegę cisnę. Daj żyć. Zdążę? Zdążę. Tak jest. Ten sobie idzie. Ależ to jest w sumie nieprosta sprawa, bo cisną mnie niemiłosiernie. Ale trochę wykorzystując to, że oni jednak nie ogarniają, że woda, no to też można bić. To ja wygrywam tym. Nie wiem jak nazwę to. Chyba pirackie nasienie tak nazwę. Tak jest. Nie, panowie, bez spokojnie. Ten ma kuszę, no. Widzieliście go?
Ja wkładuję. Ej, stary, biję kolegę. Zostaw mnie. Dobra, chociaż go wykończę. Wow. So close. So close, ale jeden pokonany. No i git. Czy z jednym tu się mogę bić, ale nie z całą tutaj kałastrą ich. Złaś. Gdzie ty biegasz? Dobra, o. No i pięknie. Tak to... No idealnie nie jest, ale możemy tak rozmawiać. Dobra, i seteczka. Kurde, ten statek to nam zejdzie. Tak jest. A jest. Pięknie, 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 pyk, pyk. Nie żyje. Któryś jeszcze? No i pięknie, człowieku. Można się bawić bez tego, bez grogu? Można? Dziękuję bardzo. Chociaż tobie to i tak się by nie przydał, stary. Ale tutaj... No, za 5. Dobrze, on ma tak mało HP. I jeszcze kilku. Wiecie, ja może zapisuję. Wy byście pewnie nie zapisywali, no ale wy to jesteście kozaki, a ja to jestem... Co to się stało? Ty. Dobrze, że on tak słabo bije, bo bije za więcej niż ja. Ale nie trafia tak często jak ja. No i on ma mniej HP, nie? Dobra, i jeszcze setkę weźmiemy. Dobra, moi drodzy, to by było tutaj z grubsza tyle. O, tutaj jakaś tarcza paladyna jest, proszę bardzo.
nic nie widzę. Widzę łóżko. Tu jakiś stojak. Tak. To, że leje, to wiem. Okej. Dobra. Prawo. O, prawo. Mikstura szybkości. Miecz kuternogi. Jest tu alchemiczny. Dobra, ten miecz to dobry? To dobre to jest? 70. Słabe to, kurde. Dobra. Lewo, lewo, lewo. Lewo, lewo, lewo. Trzy razy lewo wejście, trzy razy prawo. Strona z dziennika, złoty puchar, menzurka. Stronę z dziennika przeczytajmy. Strona 75. Ponieważ moi chłopcy marzą o tym, aby dorwać mapę moich skarbów, podsunąłem tym głupcom kopię mapy, ale z fałszywymi współrzędnymi. A oryginał kryje u siebie w chacie. Kapitan Kuternoga. To jak już jestem tutaj, to do południa się prześpijmy. Troszkę tutaj HP odzyskam. Może się piraci pojawią? Nie, bo w poziom bym wbił, gdyby się pojawili. Tu coś jest? Nie. Ale tam są, więc trzeba... Moi drodzy, kochani widzowie. Pierwsze primo jest takie, że... Czy tu można wejść? I tam się gdzieś dostać? Sprawdzę potem. Potem sprawdzę, czy da się tak zrobić. Bo jeśli się da, no to kurde, klasycznym byłoby sprawdzenie, co tam się mieści, nie? O, tutaj jeszcze jest. Ty, na dole się ukryłeś. A jest. Ciśniemy go. Ty myślisz, że jak moją taktykę będziesz stosował, się ukryjesz za byczkami, to będziesz lepszy? Stary, nie będziesz. To tak nie działa. Tak jest. Ty. Dawaj go. I Roland, mamy poziom, dziękuję bardzo. O to walczyłem, o to całe nic nie robiłem. Dobra, tam jeszcze coś jest. Trzeba będzie pójść. Tylko jeszcze sprawdziłbym tutaj, bo czasami w takich miejscówkach WOP lokator nie patrzy i nie widzi tego, nie? Dobra, tutaj jest jeszcze jakieś wyjście. Czy tutaj ja tym wyjściem, bo nie wychodziłem tym wyjściem. A, dobra, to jest klasyczne wyjście. No, to luzik. Teraz wypłyniemy sobie, tak żeby wyjść po Bożemu ze statku, do którego wleźliśmy. Tutaj nic nie ma, nie? Nie ma. Chyba, że tutaj pirat jest. Też nie tutaj. Dobra. Ty, Roland, pływaj. Nauczyłeś się pływać, to co? Nie... Ej, naprawdę masz problemy, żeby ze statku wypłynąć? Chodź, z nim się zmierzymy. Ostatni pirat na naszej drodze. W statku byliście jakieś tacy bardziej skorzy do bitki. Tak jest. I jeszcze muszę tutaj znaleźć tą czaszkę ożywieńca. No ciekawe gdzie. Na bagnie. Ciekawe gdzie. No to jest ożywienie, ale bagiennego ożywieńca. No, nie będzie lekko. Coś czuję, że nie będzie lekko, ale poszukam tej czaszki i spotkamy się w kolejnym odcinku, jak ja ją znajdę, nie? Poza tym, jak sobie tak radzę z ogrami, to może ogry pokonam. Przynajmniej częściowo. Tak jest.
O, stary. Broń zgubiłeś gdzieś, nie? Tekstury wpadła. No, bywa i tak. Natomiast, moi drodzy, dzięki za oglądanie dzisiejszego materiału, bo to już jest jego koniec. Tak wyglądają statystyki mojej postaci. Tak wyglądają zadania. Złoto piratów. W szczątkach pirackiego statku znalazłem skrawek papieru, który okazał się stronnicą dziennika kapitana Kuternogi. Zgodnie z jej treścią on puścił w obieg podrobioną mapę skarbów z fałszywymi współrzędnymi, a prawdziwą ukrył w swojej chacie. Jednak nie mam pojęcia, gdzie on zamieszkiwał. To znaczy, że te moje polowania na skarby najprawdopodobniej do niczego nie doprowadzi. Być może, a być może nie. Tak wyglądają ostatnio zdobyte przedmioty. Tak też wyglądają zadania. Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jeśli tego nie robicie, i koniecznie komentarze, bo ja je czytam. Pisaliście mi, żeby tutaj na bagnach nic nie robić, bo trzeba ruszać fabułę, no ale patrzcie, zadania poboczne są całkiem przyjemne, więc słyszymy się w kolejnym filmie.